Szczerze dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i aktualnie wróciliśmy do miejsca, gdzie psy szczekają dupami, czyli... Szczeka nawet dupą. Przed chwilą o tym powiedziałem. W każdym razie wróciliśmy do wioski pod Warszawą, czyli do naszej rezydencji wartej 10 milionów złotych, ale nie chciałem tutaj wracać, wróciłem tu tylko ze względu na to, że pisaliście, że jestem biedakiem i że sprzedałem ten dom, bo mnie nie stać. No i wracam nie tutaj... Nie ma biedy we wsi. No i wracam tylko tutaj po to, żeby wam udowodnić, że nadal mam ten domek letniskowy. Nie chciałem tutaj wracać, no ale wy mnie do tego zmusiliście. Wyzywając od mnie od biedaków. Trener nie odkupił tego domu? Trenera odkupił, co? Tak, no, odkupił w twoich stach. W każdym razie zostawiliśmy tutaj twojego kolegę. No właśnie go. Twojego kuzyna, który miał się zaopiekować tym domem. Nie wiem, czy się zaopiekował tym domem. Ale ty dredziarza tam wysłałeś. Mam spinać. Nie no, dredziarz to na pewno w porządku przypilnował. Ale dredziarz pewnie sprząta, pilnuje, pewnie. Nie, pewnie tam grzeczny, no. Dobra, bo się macie gdzieś ja tam jeszcze nie byłem. Ty, a co taki wysoki jesteś? Co? Co taki wysoki jesteś? Mordo urosłem, co ty sobie myślisz? Bo to jest mega karzeł, no, nie widzisz? Ja tu zawodnikami jestem, to ja rosnę, nie? Już. Także dokładnie, wracamy na naszą wieś. Jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku. Zostaw tam na dole i dołóż do naszego kanału, bo jesteśmy na aktualnie najszybciej rozwijającym się kanale w Polsce i naprawdę zostało tylko mniej niż 50 tysięcy subskrypcji i mamy milion. Mamy milion, w końcu mamy milion. Także nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. Bang! Ty wielka dredziarz w ogóle odbiera telefon? Jak myślisz? Nie odbiera. On nigdy nie odbiera telefonu. Jak zachlał pałę? A co myślisz? No zachlał, dzwonił, przyjdziecie, napijemy się. Co dredziarz mógł zrobić? Pewnie się najarał i poszedł pić, no i tyle. No i to jest cały dredziarz. Aha. Dzwonił, mówił, że ma dużo, żeby przyjechał. Co? Ale ja też chcę się nachlać, więc Tomek... Że co idziesz? Nachlać się, zmusiłeś mnie do przyjazdu tutaj. Nie chciałam tu przyjeżdżać, wolałam za siebie, więc jadę sobie na stację i to zawieziesz mnie. Tak. To jest taka wymówka, żeby się napić, to jest taka wymówka. Chodź na słówko w ogóle. Ty, ale słuchaj, weź mi powiedz jedną rzecz. No? Dlaczego ona mówi do ciebie misiu? Ja nie wiem, ja mam w dupie to, wiesz, ja mam żonę, także nic takich rzeczy. Ale dziwnie to wygląda, wiesz, no wszyscy się patrzą dziwnie. Weź moją wywiozę, niech ona sobie jedzie, ty. I akurat z tobą chcę jechać, zauważyłeś? To ja jej nie wiozę. Nie, no musisz za nią zawieźć. Nie, niech jedzie jaszczur. O, idzie. Jaszczur! Dlaczego ona mówi do niego misiu? Ona? No właśnie słyszałem, nie wiem, tak dziwnie to. Boże, te psy dupami szczekają tutaj cały czas. Ale one jeszcze wodę piją. Też dupami. Dobra, zawijajmy stąd, jedziemy na rezydencję. Dobra. A ty jedziesz, ją wywieźć. Nie, to ty jedziesz z nią. Tomek. Nie. Jedź z nią. Nie, jedź. Ja jadę sam sobie. Nie. Ze sobą. Dobra, jedź, ty jedziesz ja z nami. Ja jedziesz z Wiolą. Jedź ty z nią. Nie. Tak. Nie. Tak ciasno ty. O, tędy się cofa, tu jakiś karzeł siedzisz, co? Co, a co ci do tego, czy kto tu siedział? A, no karzeł. Ustawić mnie umiesz? Idź ty. Jasne, jak nie wiem, co tu siedział, bez nóg ktoś? Znaczy masz nogi, ale... Dzwoń do tego dredziarza. Ja, dobra, to dzwonię już. Stary, ale to tak nie może być, że dzwonimy do dredziarza, on nie odbiera. No, no lipa trochę, ja nie mogę się dostać do własnego domu, no bez przesady. No będziemy stali jak kołki pod bramą. Co? No jak kołki pod bramą ale będziemy stali. Ale światło, no to... No faktycznie, jakieś, się pali. Jakieś auto mi się wydaje, że stoi. Chyba tak. Nie wiem, czy nie jedno. A nie da się rozwalić? No i co robimy? No ja nie wiem, przed bramę idę, no ale bez przesady. We własnej rezydencji muszę przed bramę się przepieść. Serio? No dobra. Co? No to idź, no po co my? No kawałek, dawaj. A my też? A kto popilnuje auta? Co? Kto auta będzie pilnował? No to weź wyłącz auto. Idziemy, zostaw tak? Tutaj i tyle i przechodzimy przez bramę, a mamy wybór? No dobra, no to lecimy. Co to w ogóle trener ma znaczyć, że ja do własnego domu nie mogę się dostać? Nie umiesz otworzyć, bo teraz się tłoisz? Co to ma znaczyć? Powiedz mi. Ale czemu wyskoczycie w moim domu? Że szukamy. Ale stary. A ty cię możesz otwierać nam. Stary, dlaczego jesteś pijany? Odpowiedz mi na pytanie, dlaczego jesteś pijany. Jestem w moim domu, mogę pić ile chcę. Co? Spójrz, tu. O kur... Co ty dwaliłeś? Co ci się kurwa dzieje? Czy... Rozwolnienia dostajesz? Po co jechać? Otwórz drzwi w tym momencie. Ale nie mam kluczy, oni jak nie masz kluczy? Przecież ty tu zostajesz no pilnować. Cię zamknęli na dworzu, cię zamknęli? Stary, co tam się stało? Kto cię zamknął? Kto tam jest? Co tam się stało, się pytam? Kubek mnie zamknął na dworzu. Że dredziarz? Tak. Odpowiedz mi w tym momencie, co się stało tam. Dobra, kto ma klucze? Jak to, co im? To jest za sobota. Ja nie mogę, ty... No i co? Ty stary, to nie jest... Jakim prawem zrobiliście sobie imprezę w moim domu? Ale co oni z tym papierem zrobili? No zobacz, co tu się dzieje? Armagedon jakiś jest. Masz przyjechać za dwa dni. Jak w twoim? Jak za dwa dni miałem przyjechać? A, jak on przyjedzie za dwa dni, to nie jego, tak? To nie jego, moja. Ja wynajem. Ty jesteś totalnie narąbany, stary. Ty jesteś stary, totalnie narąbany. Zostaw tego browara. Gdzie są klucze? Gdzie są klucze? Nie mam kluczy, zamknęli mnie. Czy idziemy zobaczyć z drugiej strony, czy co robimy? Jak to wejść w ogóle? A może obejdźmy, ja nie wiem, nie znam się, obejdźmy, czy coś. Dajmy te piwo. Poczekaj, bo ja nie wiem, co się tam stało. Kobie, to jest twoja chata, ty musisz do niej wejść jakkolwiek. Ja pierdolę. To jest w środku, się pytam. Jacyś jego koledzy. Gdzie są klucze? Ale oni mnie zamknęli. Jak cię na dworzu zamknęli, chłopie? Jakim cudem ty tu stoisz? Wyszedłem na fajkę i mnie zamknęli.
O ja pier... Co się tu stało? Ty, dead! Tam z piętra na piętro papier leży. Dredziarz! On jest dredziarz. On jest honem totalnym. Dredziarz! Taka rozpierducha. Stary, oni mi chaty rozwalili. Patrz na kanapę, ja nie zauważyłem, że to jest kanapa wywalona w ogóle. Taka wielka. Stary, to jest rozwalona chata. Stary, to jest... Oni mi rozwalili chatę za 10 milionów. Dobra, chodź szybko. Stary! A tu jest jakieś inne wejście, czy nie ma? Jezu Chryste. Czy tylko tamto jest? Jezu, co tu się... Jezu, poczekaj. Trzeba wejść, co zrobisz? Jezu, po policji, czekaj. Ej, słabo mi się zrobiło. Czekaj, stary, słabo. Poczekaj. Stary, słabo mi. Poczekaj, ty. Stary, chaty mi rozwalili. Spokojnie. Dobra, idę zobaczyć. Dom mi rozwalili, stary, dom mi rozwalili. Trzeba iść zobaczyć, wejść tam trzeba. Dom mi rozwalili. Zobacz, nie, co się dzieje, Ty żyj, Kamuś, kurwa, co jest? No, ale co ty myślisz, ja bym się nie dziwię się na jego miejscu, zobacz, co tu się odwala. No, no nie wiem, ta chata to jest tragedia, jak wejść w ogóle do niej? Dobra. A z tobą wszystko okej, okay? Ty? Weź, halo, widzisz, był zero kontaktu z nim, on się załamał. Dobra, no chodź, no nie ma teraz... Wejdziemy jakoś do tej chaty przecież. Musimy się ogarnąć, no co to da, że ty teraz będziesz tu siedział, załamany. Wstawaj! Kamuś, chodź. Ja im tylko zostawiłem klucze. No to musisz ich nie zostawiać samemu, no. Ja tylko zostawiłem klucze. No i widzisz go? Widzisz go? Ja nie wiem, co my mamy zrobić, wejść trzeba jakoś do tej chaty. No dobra, a co z nim? To on tam mnie... Widzisz, co on wala? Wiesz, kto mnie namówił, żeby zostawić klucze? Pewnie Wiola. Kto cię namówił? Kto namówił cię, żeby te klucze zostawić? Wiolka, nie? Tak czy nie? Wiolka? Dobra, co to jest za różnica, no? Chodź, halo, stary. Trzeba wejść, no. A tu jest... Ale co to da, że ty będziesz siedział, stary, no? Stary, to był mój dom, to był mój dom! Jest twój cały czas! To był mój dom, rozumiesz? Mój dom jest niszczyli! Weź coś zrób, no weź ty. Musimy wejść jakoś do tej chaty, no. Rozwalili dom za 10 milionów! Dobra, wstań, stary, będzie git! To nie jest ubezpieczone! To nie jest ubezpieczone, ale... stary, to nie jest ubezpieczone! Czego ty nie rozumiesz? To czemu nie ubezpieczyłeś domu za tyle pieniędzy i zostawiasz kredyt na klucze, no? Teraz masz! Chodź, ogarnij się i idziemy to ogarniać, a nie będziesz tu panikować. Trzeba wejść do chaty, no wstawaj, no nie ma co. Tak, chodź. Już dobrze? Dobrze, tak? Może nie jest tak źle, jak mi się wydaje. Bo ogarniemy to, no wygląda to tragicznie, ale to jednak jest papier, a to jest chyba tylko powywracane, nie jest tak źle. Znaczy wygląda tragicznie, no ale się ogarnie, tak? Ale git już wszystko z tobą, możesz iść? Tutaj, dobra, nie patrz na kamerę, jest więcej. O kur... Ja ich nie widziałem. Czemu to stoi do góry? Ty! Nie to, że coś, ale krzesło nogi nie ma. O ja, no dobra, to jednak są rzeczy rozwalone. No to niech odkupują, nie tak? No co? Odkupują, oni rozwalili, niech odkupują, no co się będziesz z nimi? Ten się słania po ziemi, ty! No nie wiem, co się dzieje. Dobra, wchodzimy do tego domu. Chodź, ja muszę wejść do tego domu. Zamknięte jest. Otwierać! Oj, fachesy, kurde! Jakieś patusy są! Otwieraj mój dom! Otwieraj, bo ci zajebie! Rozwalę ci łeb, rozumiesz? Patrz, jak coś się zawaleni! Rozwalę ci łeb, jak wejdę tam, rozumiesz? A czyli to są znajomi, ty ich znasz w ogóle? Znacie ich? Nie znam, typa. Nie wiem, skąd oni się... Oni są nawaleni jak szpadle, totalnie. I rozwalę mu łeb, jak wejdę, nie? Jeszcze innego wejścia. Dobra, ale jak mamy wejść, no? Co robimy? Tylko ta jest wejście, nie ogarniałem życia w ogóle, co się dzieje. Zobacz na nich. A rozwalę mu łeb. Przysięgam ci, że rozwalę mu łeb, jak wejdę. No dobra, ale jak wejdę... Nie nagrywaj tego. Trzeba wejść! Wejść trzeba jakoś. Jak chcesz rozwalić komuś łeb, jak wejść się nawet nie da, no ty. No mów coś, co robimy, no? Idziemy z drugiej strony. A tam jest jakieś wejście? Nie ma. Wszystko jest pozamykane. To ja nie wiem, jak my mamy wejść. Inaczej nie wyjdziemy, musicie go podnieść i przeszukać. Okej, okay, chodź. Spokojnie. No, wstawaj. Nie mam. Przeszukajcie go. Nie wywalaj się. Trzymaj piąt, chłopie. Ma? Weź tam zobacz w środku. Jest? Wejściówka 15 zł. Nie mam kluczy, dziad. Że co? Czemu nie mówisz, że co? Wejściówka 15 zł. Weź ty, dobra. Zostawcie te klucze. Zostawcie, dajcie mi piwo. Trzymaj kamerę. Jezu, co tu się dzieje? Co wy robicie? Zostawcie go, zostawcie! Ale to jest nasz kolega! Ty mu walnąłeś? Co wy zrobiliście? Ej, no zostaw go! Co ty robisz? Oni są... Dzwońcie na pogotowie! Jezu, ja... Tu jest ara... Wynoszę się, co ty mu? Dobra, odczepcie się! To jest jego dom! Ale nie dotykaj. Weź ty, było nie świrować tutaj. Ty się oni ledwo stoją na nogach. Co ty? A
Ale ja tykaj się. Weź nimi gadaj, oni nie. Oni nic ten to w ogóle. To jest jakaś patola. Ty to się dzwoń, bo mamę, żeby do domu cię zawiozła, a nie. Co za patola? Oni ledwo na nogach stoją, latają od ściany do ściany. Co tu się dzieje? Trzeba ich wyjechać stąd jakoś. Wziąć kogoś. Zaraz, spokojnie, zaraz ich wyrzucimy. Daj mi przemyśleć sprawę. No dobra, odłożymy kamerę, ja to wezmę ich, ogarnę. Daj mi na spokojnie przemyśleć sprawę. Dobra, trzeba zrobić tak, dzwoni po policję i po prostu ich zabierają. Patrz, idą ze spiną. Ze spiną, oni chyba wywracają się ze spiną, ty. Dawaj. Ej, dobra. No widzisz, co, co tu się odbywa? To nawet nie trzeba komentować. To jest gospodarz? Jesteś gospodarzem tego domu? No to jest mój dom. Przepraszam. Kurwa złoty. Czy my go i tak nie lubimy? Nie. Lon jest dla nas jakim. To jest... Nie, on jest kłamie. No. Nie. Nie ma tu. Co? Co? Ciebie. Co słyszałeś? Ciebie jebać, kurwa, to jest gospodarz. Nie. Jebać cię, kurwa. Teraz wiesz kogo? Dobra. Ej, to... Nie, kuśnij! Nie ma co na nich w ogóle reagować chyba, co? Co robi? Nie, co reagować, stary. Po policję ochronę, czy co? Z moją matką miłość uprawiałeś? Nie, to co? Nie! Z moją matką miłość? Nie. Z moją matką? Nie nagrywaj, stary, nie nagrywaj. Dobra, wybala miska, wybala miska. Z moją matką? Ty, będzie łatwo. To będzie. Dobra, po prostu biorę go i wyprowadzę. Dobra, daj, wyniesiemy ich i o. No i po sprawie. To jest jego dom, a ty z moją matką. Weź go łapam, z moją matką. Ale no i sami sobie radę, nawet beze mnie. Weź w ogóle. Ty weź się w ogóle. Ty. On z moją matką. Dobra, dawaj się otworzę, nie? Chodźcie. Wywalaj go, no. I każdego po kolei wyniesiemy i jelo, no. Dobra, kolega. Dobra, wywalimy ich wszystkich najpierw tu i potem dalej. A on miał coś? Nie. Następny, tak? Idziemy po następnego, czy co? Stary, to jest taka patola, że naprawdę. Nie, to nie jest. To jest żałosne już. No to jest żałosne, ale trochę się... I co, my tu będziemy tak z bokiem składać? No nie, no trochę jest śmieszne, jak on tak leży. Ale nie, no ogólnie sytuacja, no to... O matku. Co tu się stało? Co tu się stało, się pytam, dredziarz? Dredziarz. Co tu się stało? No, tyle się dowiedziałeś, tyle się stało. Co tu się stało? No chyba się nie dowiesz, wiesz? A w ogóle wyjdźcie stąd. Jak wyjdziecie? Co ty? Ty nie, ty masz zostać, ja nie mam słowa. Wychodzimy, tak? Może mu się stało, że rozwaliliście mi cały dom. Ty możesz wyjść. Rozwaliliście mi cały dom, co tu się ty stało? Ty zostajesz. Co tu się stało? Czemu tu konewka w ogóle leży? To na nie zauważyłem. Co tu się stało, się zostaw tu. Dobra, z nim się nie dogadamy. No, niezbyt, ale on tu był, kto tu jest? A ci tam siedzą jeszcze. Wychodzicie z tego domu, wychodzicie? Wychodzicie z tego domu. Dobra, czego no... nie rozumiecie? Wyjdziecie sami, czy mamy was wynieść, co? Przestań, daj mi spokój. Człowiek. Gdzie jest w ogóle Adam Białka i... To mnie się pytasz? Skąd ja? Przecież ja chodzę za tobą, kamerą. Zadzwoń do nich, za ile będą, pozbędziemy się. Za ile mi tu będą? Za 20 minut mówili. No tak, no co to co tu się dzieje? Ty, jeszcze następni ludzie? Co tu się dzieje? Zamknij te drzwi. Puszek? Co ty tu robisz? Ja, co się dzieje? Czemu ty na chacie tu nam tniesz jakąś... A ty co? Miałam włosy dotąd, miał mi podciąć i wyszło tak! Co? On typiarę na to jest... prawie walnął? Nie! Ale jest... Że co jest? A wy co? A ty trzeźwy jesteś, czy też? Co tu się dzieje? To ty miałaś dotąd włosy, tak? No tak. Aha. Ty to czaisz? Oni tu wszyscy są chyba... Nie wiem, co oni pili. Rozumiesz? Ja nic nie piłem. Jak... On nawalony ją... A kto zrobił tą burdę, powiedz mi. Właśnie, ty widzisz... Jaką burdę? O co? No co to się z tym papierem tu dzieje? Nie wiem, co się dzieje. Ej, ja nie wierzę w to. Tętnie ci... Dobra, chodź do innego pokoju. To jest po prostu dla mnie już za grubo, nie? Za grubo. Musimy porozmawiać, chodź do innego pokoju. Proszę się coś wycierają, po kolei chodźmy. Już mówiłem, że chcę to zrobić na łóżku. Jej, ja ci już mówiłam, że chcę to zrobić w łazience. Ale czemu w łazience? Nie powiem ci, bo oni w ogóle nagrywają. Trudno, że nagrywają. Powiedz mi, czemu nie chcesz zrobić tego na łóżku? Tam jest specyficzny zapach, śmierdzi, po prostu. Ale jaki specyficzny zapach? O czym ci mówisz? Mi to pasuje, ja to uwielbiam. Dobra, w sumie chodź, chcę mi się zobaczyć. Ale jest sexy. Ty, oni poszli do kibla? Ale co tu się dzieje, ty? Ona lubi te pachy tam specyficzne, słyszałeś? Ty rozumiesz, co tutaj się dzieje? Nie rozumiem, co tutaj... Ja też nie do końca rozumiem, co tutaj się dzieje. Ja nie chcę sprawdzać następnego pokoju. A ja właśnie jestem ciekawy. Jesteś ciekawy?
No ja lubię takie rzeczy. Możemy iść do następnego, tylko żebyśmy do kibla nie weszli przypadkiem. Ile tu jest jeszcze pokoi? Nie wiem. Jak nie przyjdzie pokoi? Jeszcze trzy przed nami. Zobaczmy, co tam się odbywa. Chodźmy dalej. Ja nie... Tu nawet klamki nie ma, to już co się dzieje. Tu nikogo nie ma. Jest ktoś? Nie, nikogo nie ma. A tego pokój, ten pokój jest czysty. Co jest? Ziomek jakiś grzebie w ciuchach. Ej, czemu ty grzebiesz w ciuchach? Co ty robisz? No to nie jest twoje. Ty gówno, to ty wąchasz chyba, ty widzisz, co ty robisz? Gacie wąchasz, chłopie. Następny jakiś rąpnięty. A czemu? Ja, ale wiesz, że to jest pokój Wiolki. Ale co ty robisz? Wiesz, czy to są gacie, człowieku? Jakieś szmuli. No, Wioli to są gacie. Chyba nie chcesz wiedzieć, czyje co jednak. Co nie ma żadnej Wioli, wącham sobie gacie. Ty, ja nie chcę iść do następnego pokoju. Ej, ja się boję, naprawdę, co my zobaczymy dalej. Dobra, już, to jest tylko jakaś dziewczyna, co pani szkodniła. A jej się ma. Przez AirPodsy gada. Dobra, nie przeszkadzaj. Stary, ale ona... Naprawdę. Nie ma słuchawek, zobacz. Ona w ogóle ją tyka, ona nie... Halo? Muszę je kupić, no. A do kogo ty gadasz? Ta jakaś opętana jest chyba. Muszę je dostać, naprawdę. Ej, słuchaj, jutro do ciebie zadzwonię. Myślę ci zdjęcie i tej. Ej, ona gada jakby gadała przez telefon z kimś, ale... Proszę cię. To ci pomał w głowie z mikrofonem? Jeszcze widziałam takie super spory na ona. Ona serio nie ma słuchawek? No nie ma. Ale co, ty ją dotykasz, gadamy do niej, ona nic. To też widziałam na internecie. Dobra, bo już jest się tu za dużo się dzieje. Zalmij wszystkich w końcu i skończmy to, no. Naprawdę. Dobra, czekamy na Adama, czekamy na resztę i wywalamy. Czemu już tu nie ma? Czemu my jesteśmy tylko we trzech? No już chyba minęło 20 minut, nie? Powinniś być zaraz. Nie wiem, chcę gadam, co? Nie przeszkadza. Ja myślałem, że ona przysięgam cię, że mnie to chciałem, że ona przez daje gadała. Telefon, ale nie szkodliwa chociaż jest, ale no... Nie wiem, pierwszy raz takie coś. Ja nie wiem, co tu się dzieje, to na... Z każdym jest coś nie tak. Dobra, w co? Widzę, że imprezka się do salonu przeniosła. Czemu ja wiem teraz? Właśnie, przecież to najpierw gdzie co jest? O, kubercik to już... Kubercika to już poniosło zabawno. Ci tam zostali przyjaciółmi jednakże. Czemu on cię? To ja się zostaw. Ja to nie wybrała, to ja po prostu byłam modelką. Żyło się. Nie mam siły, nie mam siły. Z kibla wyszli chyba. Ty zamknij to mordę, zostaw mnie w spokoju, już mam zgoda człowieku, ja już nie mam siły. Ja już nie mam siły. Za ile nie będą? No, ja już nie być, no. Nie jest ciekawe, czy co? Ty widzisz, co tu się dzieje? No widzę, no. Co ty do mnie mówisz? To jest jakieś... Nawet nic do mnie nie mówi. Świat normalnie się tu odbywa. Ty się zamknij, nawet nic do mnie nie mówi. Ja już nie wiem, co się dzieje, ale to siedzę, człowieku, daj mi spokój. Dredziarz, to jest twoja wina, nie? Ty to zrobiłeś. Ty to wszystko zrobiłeś. Dawaj go polejemy wodą. A nie ma wody akurat. No ale puść mnie do cholery. Dłużej was wam nie mogło zająć? Widzicie, co tu się dzieje? Co to ma być? Czemu tu jeszcze nie patrzę? Co to jest? Co to w ogóle ma być? Dobra, to widzisz? Mówisz, dobra, przestań. Jedź płatną autostradą, jedź tyle kilometrów, człowieku, taka droga, fotoradary, wszystko, radiowozy. I zobacz, byśmy byli wcześniej, nie byłoby tego. Ale to ty z Wiolką pojechałeś do sklepu, tak? Co to ma być? Ale co ty do nas szykujesz, co to ma być? To się spytaj Dredziarza, co to ma być. Dobra. Co tu się w ogóle dzieje? Czemu tu jest taki syn? Dredziarz! Dredziarz, gdzie jest? Dobra, słuchajcie, wyrzućcie tych ludzi, bo my nie mamy siły. Widzisz, ile tutaj jest ludzi? Co my mieliśmy zrobić we trzech? Ale co jest? Oto z tym. Ale co my mieliśmy? To wszystko oni zrobili. Dobra, wynoście się stąd. Puściłeś tutaj Dredziarza, to jest twoja wina. Wynoście się stąd, czego nie rozumiecie? Do następnego trzy. Zadowolony jesteś, co zrobiłeś? Wiesz, że będziesz to jutro wszystko sprzątał? Czemu ty ci nas? Wszystko! Nawet ci tego nie odpuszczę! Że wszyscy są tacy? Ty, dobra! Ale co się stało? Może się przestań! Przestań! Jak ty? Dredziarz! To są... To są... To są twoje gacie, tak? Daj mi spokój! Dlaczego on wącha moje dobra, gacie? Dobra, Wojolka, przestań! Nie wiem, czemu wącha twoje gacie! To dlaczego mnie zabrałeś? Wyprowadź! Dobra, kończymy imprezkę. Wyprowadzaj wszystkich. Konserwator! Wynocha! Weź ich zabierz bądź! Wynocha! 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 Wynocha, koniec imprezy! Koniec imprezy! Koniec imprezy! Ja go podnieść nie mogę. Co, poczuliście się? On to powinien spać już chyba i się. Ona gada do siebie. Nie wiem. No ja się pytam, czemu ona gada do siebie. Dobra, wynoś się. Co wy robicie? Dobrze, co wy robicie?
zaczynał chaty pilnować, coś go wynieść? Nic się położ, tego to trenera, razem to urządziliście, to razem skoczycie, tak? Swojej bili nie wyrzucacie! Dobra. Wynieś go, wynieś go! Wynieś go! Jest sprzątanie na dwa dni, ty to widzisz, co tu jest? To będę sprzątali. No ja nie mam zamiaru, na pewno nie jedziemy gdzieś do apartamentu, ja nie mam zamiaru robić w tym domu. Zadowolony jesteś, ty? Ze mnie? Ale co ty do niego siadłeś? Przecież to jest jego wina. A ja pozwoliłam Dredziarzowi tu przyjechać, czy nie? No tak, ty dałaś klucze Dredziarzowi! A co, kurde, ty normalny! Ty dałaś klucze Dredziarzowi! To Dredziarz do ciebie przyszedł, bo chciał tu być przyjechać do Warszawy do dziewczyny! Nie, ty dałaś... dałaś klucze! Przestań zmyślać! A z tym co? Tego też wynoś! Jedziemy z tym, czy co? Ty mu też tym razem nie zwalisz na mnie. Ja bym Dredziarzowi z tej kluczy nie dała.